Segregacja odpadów, czyli najważniejsze założenie ustawy śmieciowej wprowadzonej w lipcu ubiegłego roku, nadal pozostawia w mieście wiele do życzenia. Urząd Miasta przeprowadził kontrole, które wykazały poważne odstępstwa od wprowadzonych przepisów. Możliwość segregowania odpadów jest, natomiast jeżeli chodzi o samo segregowanie, to zgodnie z ustawą głównie przedsiębiorca jest zobowiązany do tego, żeby dawać informacje do gminy, gdzie właściciele nieruchomości nie dopełniają obowiązku segregowania, jeżeli takowy był zgłoszony. Firma zajmująca się wywozem odpadów z terenu miasta przekonuje, że w kwestii segregacji odpadów zaszły już pewne zmiany. Jeżeli porównamy nasz region czy nasze miasto do innych regionów w Polsce, no to możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni. Czyli jest duży poziom relatywnie segregacji, nie ma dzikich wysypisk w takich ilościach jak w innych częściach kraju. System jest zrozumiały dla mieszkańców, wszystko funkcjonuje, działa. Mówimy w kategoriach odniesienia się do innych części kraju. Jeżeli mówimy z kolei w wartościach bezwzględnych, czyli o ilościach sortowanych surowców, stuprocentowej efektywności, to musimy powiedzieć otwarcie, że jest jeszcze sporo rzeczy do zrobienia. W firmie zajmującej się wywozem odpadów współpracę z gminą Ostrowiec oceniają pozytywnie. Tylko dzięki wypracowaniu mechanizmów działania i odbierania odpadów można mówić o powolnym wprowadzaniu zapisów ustawy śmieciowej. Jesteśmy w ciągłym kontakcie, ja bym powiedział, że jesteśmy swego rodzaju jakby na siebie skazani, dlatego że my wygraliśmy przetarg, oni z kolei miasto tutaj to wszystko organizuje i tutaj nie możemy się, absolutnie nie chcemy, tak tego na szczęście się to wszystko udało zrobić w formie normalnej. Oczywiście samorząd jest wymagającym klientem, ostrowiecki, nawet płacimy pewne kary, jeżeli nie wykonamy czegoś we właściwy sposób. Gmina jeszcze do końca roku pozwalała na pewne odstępstwo od zapisów ustawy. W tym roku sięgać będzie już po zdecydowane środki mające wymusić na mieszkańcach stosowanie się do podjętej deklaracji. Teraz już pierwsze takie informacje od przedsiębiorcy spływają i wobec takich osób zostają wszczynane postępowania bądź wzywane są do złożenia stosownych wyjaśnień. Problem dotyczy kilkudziesięciu osób. Mieszkańcy nadal za nic mają złożoną deklarację o chęci segregacji odpadów, a co za tym idzie, płacenie mniejszej kwoty za ich wywóz. W Urzędzie Miasta obawiają się, że bez podjęcia zdecydowanych kroków takich mieszkańców może przybywać. Prawdopodobnie z każdym miesiącem będzie ich coraz więcej, chyba że przyniesie to pozytywny efekt, prawda? I mieszkańcy, którzy zadeklarowali, iż będą segregować odpady, będą tego obowiązku dopełniać. Wtedy będzie ich mniej. Kontrola wykazała również, że nie na każdym osiedlu mieszkańcy mieli szansę dokonywać segregacji, gdyż nie wszędzie znajdowała się wymagana ilość pojemników. Problem ten ma być również systematycznie usuwany.